Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Rumble Hockey na moim kanale. Moi kochani, nowa gierka wjeżdża na kanał, nowa gierka mobilna. Dawno nie było żadnej nowej gry mobilnej na moim kanale i postanowiłem, że będę wrzucał dla was gameplay z gry Rumble Hockey. A to dlaczego? A to dlatego, że ta gra jest podobna do Clash Royale, aczkolwiek Clash Royale mi się już znudził, nie chce mi się w nią grać. No ale może nagram dla was jakiś odcinek, bo wiele osób mnie pyta, Farel, wiem, że kiedyś grałeś w Clash Royale, chciałbym zobaczyć, jak wygląda twoje konto, więc umówmy się tak, 5000 łapek pod tym filmem, bo to jest nowa gra mobilna, nie stawiajmy wysokiego progu i nagrywam kolejny odcinek z Rumble Hockey oraz nagram dla was odcinek z Clash Royale, więc zachęćcie mnie, zostawcie łapeczkę w górę. Moi kochani, jeżeli ta gra wam się spodoba i chcielibyście z nią sobie pograć, bo za chwileczkę wam pokażę, na czym ona polega, to dla nowych graczy dogadałem się z supportem. Przygotowałem specjalny link, jeżeli się zarejestrujecie z tego linku, no to dostaniecie za darmo a epicką kartę, z której wam wypadnie epicki jakiś hokeista i dzięki czemu zdobędziecie od razu przewagę nad innymi graczami. B. Skrzynkę Creatora, to jest skrzynka ode mnie dla was, ponieważ zarejestrowaliście się z mojego linku. C. Dostaniecie 100 gemów, o ile się nie mylę, ale w każdym bądź razie dostaniecie gemy, więc na samym początku elegancki start, nie trzeba nic inwestować pieniążków, bo macie naprawdę fajny pakiecik za darmo. Teraz wam pokażę, na czym polega ta gra. Spójrzcie tylko, mamy różne areny oczywiście, które możemy sobie tutaj powbijać. Lecimy dalej, mam jakiś Frozenado, Frozenado 1, Frozenado 2, Zen Place 1, 2, 3, jeszcze wyżej lecimy. Później mamy Ice Wally, lecimy dalej. Tak jak Clash Royale, no arenki, wiadomo, im więcej puszek, tym masz nową arenę i na tej arenie możesz dropnąć coraz to lepsze karty. Widzicie, co każdy poziom możemy dropnąć nowych hokeistów, nazywajmy ich, albo dobra, nazywajmy je postacie, po prostu postacie. Aren jest od groma, ja jestem na począteczku, division, w sumie czekajcie, sprawdźmy. Tak, jestem na samym początku, to jest training pond, tu jest backwater pond. I tak dalej, i tak dalej. Mamy też różne skrzynki ciekawe, mamy też oczywiście skrzynki płatne i postanowiłem, żeby was zachęcić, bo ja wiem, że wy lubicie openingi i postanowiłem, że dzisiaj kupimy sobie King Chesta. A jeżeli wbijecie, tak jak powiedziałem, pod tym odcinkiem 5000 łapek, to w następnym odcinku kupujemy End of Season Special Offer Boost Chest za 50 zł i zobaczymy, jakie karty nam polecą. Tutaj w sklepie mam do kupienia jeszcze kilka kart, odbierzmy sobie tego golda za darmo. Tak wygląda generalnie mój deck i już wam od razu mówię, na czym ta gra polega. Mamy kilka klas postaci, mamy postacie, które atakują, mamy postacie, które atakują przeciwników, mamy postacie, które zagrywają do atakującego i ten atakujący strzela gola, mamy postacie w postaci pułapek, jakichś wybuchów, zamrożeń. Naprawdę jest tego cała masa. Nie będę was teraz zanudzał, nie będę wam tłumaczył, na czym polega każda postać, jak się nią gra. Za chwileczkę odpalę mecz i wszystkiego się dowiecie. Lecimy z pierwszym meczykiem. Tak wygląda mój deck. Najlepszą kartą na chwilę obecną jest ten wilk, który z tej strony się znajduje. Tak jest. Jeszcze nie mam klubu. Jeszcze nie mam klubu, ale niedługo będzie. Mamy takie działko. Kiedy wystrzelę te działko, jak widzicie, ono od razu obija innych przeciwników, ale nie dotyka piłki. Gościu zagrał tego wilka i ten wilk jest mega dobry. To jest jak Piperka w Brawl Stars, więc trzeba tutaj mega uważać. Najlepsza jest leniwa panda, jak widzicie? Widzieliście? Od razu gol. Leniwą pandę, jak dobrze zagramy, ten taki piesek, to ja się śmieję, że to jest joystick. Wyrzućmy takiego byczka. Byczek, czyli ja, Farel, obija przeciwników, ale nie atakuje. Dobra, teraz zagrajmy sobie tutaj tygrysa. Tygrys jest napastnikiem ostrym, który od razu leci na bramkę. Patrzcie, trafię, trafię, gol! No i gol, 2 do jajka, okej. To strzelmy teraz gola snajperem. Snajper jest też ciekawą postacią, ponieważ on musi przejąć piłkę, najeżyć się tym kijem i dopiero strzela, ale prawdopodobieństwo, że trafi, jest bardzo duże, bo on jest mega mocny i ma mega cela. Taki piesek. Piesek ten, który mam na trzecim poziomie aktualnie. Nazywam go Joystick, bo mój pies jest też taki podobny do niego. On jest zagrywającym. On zabiera piłkę i podaje do innych postaci. Na przykład taka panda, ona musi dostać podanie, żeby trafić gola. Inaczej nic nie zrobi. Dobra. Wystrzelę tego naszego tygryska. Biorę, patrzcie, magnes. Odciągam bramkarza i tygrys trafia. Tak jest! Victory Royale. Double goal przez tygrysa. Wiem, że chaotycznie troszeczkę opowiedziałem o tej gierce, ale mam nadzieję, że za chwileczkę wszystko złapiecie. Jeszcze raz, panda, która jest po lewej, jest postacią, do której trzeba zagrać, żeby strzeliła, ale ma naprawdę mocny strzał. Kulka ognista to jest taki Fire Spirit z Clash Royale'a.
Tygrys jest napastnikiem, który zabiera piłkę, nie podaje, ale tylko strzela. Piesek jest tylko podającym, on nie strzela. Armata, wiadomo, armata, byczek, są to postacie, które atakują przeciwników. Magnes jest postacią, która odciąga przeciwnika, a wilk jest snajperem, który strzela z dalekiej odległości i prawie zawsze trafia bramkę. No dobra, skoro już troszeczkę pogadałem, przyszedł czas, aby otworzyć kilka skrzynek. Mam złote skrzynki, specjalnie je przygotowałem dla was, żeby zrobić ten opening. Dostaliśmy Strike Tigera, Lazy Pandę, Raging Bulla, nowe Lover. Te serduszko jest bardzo ciekawe, ponieważ te serduszko zakochuje przeciwników. Ktoś ma piłkę, rzucam serduszko, ono ma bardzo mały koszt i on puszcza tą piłkę, po prostu jest zakochany w moim serduszku. Okej, odblokujmy sobie, tutaj mogę sobie odblokować. Oglądając reklamę, więc obejrzę reklamę, robię cięcie i za chwileczkę robimy opening. Jak to by się spodziewał z Brawl Starsa? Jesteśmy z powrotem, moi kochani. Robimy opening, Bull, Big Shot, Cannon, Loyal Dog, to jest lojalny piesek. Cudowne, i nowa karta, Mr. Big Shot. O kurcze, no to ciekawe. Teraz kupmy sobie jeszcze ofertę. Kupujemy, moi kochani, ofertę za 23 ziko. Jak to się kupuje? Tu się klika? Dobra, tu się klika. I mamy zapłaconą pierwszą ofertę na moim koncie. Uwaga, moi drodzy, 1014 golda. Do tego Loyal Dog. Do tego Lazy Panda. Super, mogę ją upgrade'ować. Nowa postać, Melonik. Okej, jest Sniper Wolf na drugi poziom. On musi być w moim deku. Nowa karta Kroko. 5 razy do Epika. Pięknie. Bula 50, tak? Dobrze mówię? 40 razy lower. No i moi drodzy, to wszystko. To wszystko i cała sterta gemów. Od razu kupujemy sklep. A jak mamy pieniążki stać? No w sumie ten kanon mi nie będzie potrzebny. Sprawdźmy sobie teraz, co możemy upgrade'ować. Oczywiście od razu upgrade'ujemy naszego Sniper Wolfa. Super, do tego upgrade'ujmy sobie Lazy Pandę. Lazy Pandą się gra tak naprawdę, bo oglądałem sobie arenki, bo to jest tutaj coś jest takiego jak Rumble Hockey TV. O, w Rumble Hockey TV widziałem, że wszyscy grają Pandą na wysokich poziomach. Dobra, lecimy dalej. Tigerem też grają. Ulepszmy sobie go na kolejny poziom. Loyal Dog też, dzięki temu będzie miał więcej staminy, troszeczkę będzie grubszy, bo tutaj też się masa liczy na lodzie, żeby kogoś odepchać i w ogóle. Mamy też byczka. Byczka w sumie, wiecie co, chyba upgrade'ujemy też. Magneto też po 20, naprawdę nie jest dużo, a mi się wydaje, że to może zrobić robotę. Właśnie, moi drodzy. Ja tu troszeczkę zrobiłem faila, ale jeżeli wpiszecie kod JJK albo kod Farel, obojętnie, to ja albo JJK dostaniemy wsparcie, bo pamiętajcie, że kod Farel możecie też tu sobie wpisać. Dajmy stop, sprawdźmy, czy działa Farel. Oczywiście, że działa kodzik Farel, więc jeżeli robicie jakieś zakupy w Rumble Hockey, nagrajcie o tym odcinek, wyślijcie mi na maila, a ja was też udostępnię na odcinku. Dlaczego by nie? Tylko, że ja JJK wspieram, a ona nie. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, kupmy sobie za 50 golda parę razy. Jeszcze z dwa. Okej, dziękuję. Ale mamy teraz siana. Więcej niż rozumu. Dobra. Ulepszamy krokodyla, bo ten krokodyl działa w taki sam sposób jak byczek. Info. To jest postać, która jest superstarem generalnie. I takiego krokodyla możecie dostać na przykład z tej właśnie karty, jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku. Więc weźmy sobie krokodylka za byczka. Use. No, krokodyl kosztuje 6, więc coś tutaj trzeba będzie lżejszego jeszcze zrzucić. Weźmy sobie serduszko, use, zamiast tego kanonika. Magnes sobie chyba zostawię, bo mi nie będzie potrzebny. I weźmiemy sobie tego Mr. Big Shot. Ale ten Big Shot okazuje się nawet ciekawą kartą. Jeszcze nią nie grałem, aczkolwiek zaraz zobaczymy. Czwarty poziom, brawo. Lecimy, moi kochani, z meczykiem kolejnym. Postaram się strzelić gola dla was snajperem oraz, nie wiem, Big Shotem kogoś zabić. Dobra, mamy krokodyla. Rzucam krokodyla. I zobaczmy, co się dzieje. Krokodyl od razu bierze za szmaty. Nie wiem, czy widzieliście, od razu wziął za szmaty jednego i drugiego. No i teraz mam delikatny problem, bo nie mam jak zagrać. Dobra, strzelam tygrysem. Tygrys, biegnij. I obronił. Lazy Panda, dawaj. Tygrys do pandy, jest gol. Co prawda nie spojrzałem się na eliksir, nie miałem później żadnego zagrywającego. Big Shot na czym polega? Aha, Big Shot jest takim jakby shotgunem, który odbija przeciwników od mojej bramki. No dobra. Okej, mamy tak, piesa. Loyal Dog idzie
na środeczek. Do tego Sniper Wolf, który jest już najeżony, ale niestety nie. Tak, trafiłem! Widzieliście to, jaki ten Sniper Wolf jest, szybki? Udało mi się wcisnąć bombę. Uwaga, znowu Sniper Wolf? Prawie. Prawie, że dobra. Nie, blokujemy, panda. Tak jest! Double goal, Sniper Wolf victory. Wow, wow. Ale porobili, nie sądziłem, że aż tak łatwo nam pójdzie. W grze oczywiście mamy też dostępne eventy i możemy skusić 3 razy. Jeżeli skusimy, obejrzymy reklamę, znowu dostaniemy szansę, aczkolwiek nie wiem, ile razy to działa. Wiem, że później trzeba za gemy chyba dostęp dokupić, żeby wygrać na przykład tą ostatnią skrzynkę, której leci aż 200 kart, w tym 15 Pro i 2 Superstary. Więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszuleczki. Ta jest moją ulubioną, serio wam mówię. Zobaczcie, co się dzieje na plecach. Taka wielka gwiazda, kozacka, ceny przystępne. Link w opisie, drugi. W pierwszym oczywiście możecie się, zarejestrować, żeby mnie wesprzeć w Hockey Rumble. A ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!